Cześć, siemano i dzień dobry, tu Wysoki Niski, wasz fotograf. Dzisiaj będę wam pokazywać fajne miejscówki do fotografowania, a właściwie to sprawdzę, czy one są fajne. Do odwiedzenia mam dwa cmentarzyska. Na razie jestem w miejscu oznaczonym na mapach Google jako cmentarzysko Lokomotyw. Tam daleko czeka już na mnie moja ekipa, więc pędzę szybciorem do nich. Dostęp na miejscówkę jest dość łatwy, właściwie nie trzeba przechodzić przez żadne ogrodzenia czy cokolwiek. Zaczynamy od takiej wieży z tyłu, no i są już pociągi. Jest też jakaś ekipa, ale to nie moja ekipa, więc idę szukać moich ludzi. Dzień dobry! Udało się. Cześć. Ty zrobiłeś zły zakręt. Cześć. Cześć. Zrobiłem zły zakręt, tak, że właśnie w stronę Gdańska pojechałem. Na południe. Bo mi napisało, że mam wjechać na skręt na Gdańsk, nie wiem dlaczego. Tak, tam są dwa skręty, ale one potem, jeden jest w lewo, a drugi jest w prawo. Więc jak pojechałeś tym cały czas w prawo, bo były dwa w prawo na Gdańsk i trzeba się trzymać tego lewego, bo on potem odbija w lewo, a prawy jedzie w prawo na Gdańsk. No, więc dodatkowe 60 km sobie zaliczyłem. Ale jeszcze tu jesteśmy, tylko przyszliśmy się po tych lokomotywach. Wszystkie są pozamykane, bo są O, no dobrze, kto późno przychodzi, ten sam sobie szkodzi. Wszyscy sobie tu już pozwiedzali, a ja przez moje spóźnienie muszę wychodzić już. Teraz przyszedł pan z soku, który nas przegania. To opowiedz, bo ja vloga w ogóle dzisiaj kręcę. Ile zdążyliście tu być w ogóle, zanim przyszedł pan z soku? Byliśmy jakieś pół godziny. Zdążyliśmy przejść tak naprawdę od początku lokomotyw do samego końca i sobie wzdłuż kilka razy. Wszystko niestety... Zatrzymujmy się. Chciałem szybko pokazać, co jest tam. No. Wszystko niestety jest pozamykane, wszystkie lokomotywy są pozamykane i zaplombowane i słusznie, żeby nic nie wynosić. Część niestety ma pobite szyby i troszeczkę pokradzione części, słabo. Ale tak naprawdę... To są tylko te lokomotywy, więc nie ma ani wagonów, ani żadnych, nie wiem, dodatków, elementów. To co widać. Ale robiliśmy próby zbliżenia się pod lokomotywą i sprawdzaliśmy, czy da się położyć i przeżyć, jak jedzie nad tobą pociąg. I co? Powinno się dać. Pociąg nie jedzie, robiliśmy to statycznie, ale było fajnie. Kiedyś, zdaje się, ludzie robili takie rzeczy w ramach wyzwań. Sprawdzaliśmy kino amerykańskie. Tata, jak był młody, to jego koledzy robili taką grę. Zostawali na torach, czekając, aż przyjedzie pociąg i który ostatni zeskakuje, ten przegrywa. Znaczy wygrywa. Bardzo, 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 bardzo niebezpieczne. No. Ale tak czy inaczej, z jakiegoś powodu, jak wyszliśmy pod ten pociąg, pod tą lokomotywę, to jak jesteś tam pod spodem i ta tona takiego metalu jest nad tobą, to się czujesz bezpiecznie. To jest taki bardzo dziwny taki ewenement, że jak jedzie pociąg, to nie, zagrożenie, zabije mnie, ale jak jesteś pod spodem i on stoi statycznie, to jest najbezpieczniejsze miejsce, w którym możesz akurat być. Ciekawe. Jeżeli czujecie się zagrożeni, śpijcie pod lokomotywą. Wiesz, bo jak podeszliśmy tam z przodu, to w ogóle podjechał świeży pociąg akurat i na tym pociągu. Tak? Teraz jedziemy na drugą miejscówkę, położoną jakieś 20 km dalej, cmentarzysko kiosków ruchu. Bardzo malownicza okolica, no i zbliżamy się. Zbliżając się do cmentarzyska kiosków, mamy do czynienia z bardzo malowniczą okolicą, pięknymi polami i taką drogą. Dzień dobry. Czy pan zna może właściciela tych kiosków? Bo strasznie jestem ciekaw, dlaczego on je zbiera tutaj. On brał łapą, wie pan, jak dawno tej kioski skasowali. Za grosze, to parę złotych, a mu nie dał, to chcieli, żeby skasowali. I on tutaj wynajął, to kupił, tej ziemię to kupił. I to nie jest właśnie tej ziemi, tylko drugi wynajął. No. I drugi wynajął i... Te kioski to pozwoli. A wiadomo, po co mu to jest? No bo nie handlował kiedyś, no. Kiedyś te kioski znowu będą w modzie. 5000 złotych się za jednego. A teraz pytałem się, to 5000. A teraz mu nie sprzedaje. Ty się liczy, że droższe będą.
No, no, ciekawe. To będzie problem, jak dziwna inwestycja. Chociaż obejrzeć, no, zobaczyć. Bo chcieliśmy zdjęcia trochę zrobić. On chyba ogrodził teraz i coś tam. No właśnie jest ogrodzone, chociaż zdjęcia z zewnątrz zrobimy, jak no, się da radę. Wórce pójdziemy. Przyjechaliśmy specjalnie z Warszawy, żeby zobaczyć, więc... A to było, to by my tutaj zdjęcia robili gdzieś z łodzi. Tak, 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 bo tutaj dużo ludzi przyjeżdża. Chyba teraz jest to już w internecie oznaczone, więc pewnie wycieczki tu podejrzewam są. Ciekawe miejsce po prostu oznaczyli, więc ludzie będą przyjeżdżać. My przyszliśmy obejrzeć tylko naokoło, więc nie będziemy dużo przeszkadzać. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. No, za informację. Informacja cenna rzecz. No więc udało się nam dowiedzieć trochę więcej niż jest napisane w internecie, ponieważ nikt w internetach nie wie, dlaczego te kioski tutaj stoją. Pan sąsiad mówi, że jest to inwestycja. No niestety pojawiło się ogrodzenie. Kiedyś tego ogrodzenia chyba nie było. Widziałem zdjęcia ze środka, no a my do środka nie wejdziemy. Bo nie chcemy się włamywać w końcu, nie? Spróbujemy. Z kolei w ludziach. Jędrzej z kolei poznał jakąś inną teorię na temat przeznaczenia tych kiosków. Tak, gdzieś tam czytałem w jakichś internetach, że teoria jest taka, że już zapomniałem co mówię. Nie, serio zapomniałem. A, tak, że tutaj ruch sobie składuje, bo prawda, mniejsze czytelnictwo coraz jest i tak dalej, ale wierzą, że kiedyś wróci, bo w Ameryce jest jakiś ponoć reborn czytelnictwa i może u nas też będzie. Ale to i tak trzeba było się... Bardzo, no bo... Kamerują! Kamerują! O, jaszczurki, ja jaszczurki! Przerażono, ojej! Zwierzęta! Fauna! O, to co to jest? Spróbuję. No, to jest... Tak, ma osmotę. Ej, a możecie spojrzeć na mnie? Twórczość lokalnych artystów na kioskach pokazuje, skąd je przywieziono. Są też wyznania miłosne. Wbija subskrypcję. Taki stary kiosk, to jakiś nowy, bo ceny już stosunkowo nowe. A to co, papierosy? Tak, no zobacz, no 14,60 to już no, tak to musiało być kilka lat wcześniej. Ale wygląda fajnie. Uważaj, bo tu pajęczyna jak właśnie wpadłam. Tylko tutaj takiej kulki, co na dzikim zakładzie przelatuje. Ja będę patrzył. Oho! Nie, ja dzisiaj nie tańczę. Ty, no to bądź statywem w takim razie. Ja tu się martwię w ustawianie. No trzymaj to wszystko. O. Musiałem papieża schować. Dobra. Trzeba włączyć a to się nagrywa już. Ja nagrywam. Ty, ale czekaj, ty, Matias, jak masz już buzę, to może niech najazd zrobisz. No tak. Chodź, rzucaj. Że ma jakieś takie coś. Wow. Fajne. Z ciekawostek mamy wymienne obiektywy. Opowiadaj o swoim aparacie. To jest... O Boże, ja się wstydzę. To jest aparat do fotografii natychmiastowej, który działa na wkładach Instaxa, White. Jest bardzo fajny. A jak duże one są? Wielkości tej kasetki tu z przodu, czy... Na górze masz wyjście. O, dobra, okej. Okay. Spore. Generalnie ma fajne opcje, bo tutaj jest możliwość wielokrotnej ekspozycji. Tutaj można sobie tam zmienić jaśniej, ciemniej, włączyć flash. Fajnie, fajnie. No i tutaj są jeszcze inne tryby, których jeszcze nie testowałam, więc... Znaczy, no tryb B, no tak, czyli tak, naświetla tak. Się tak długo, jak trzymasz przycisk i 1/30 sekundy, nie wiem po co, może po to, żeby flash można było jeszcze podłączyć? Nie, nie wiem, chyba nie. W ogóle warto zwrócić uwagę na obiektyw. Te aparaty takie natychmiastowe zwykle są jakieś byle jakie, a to wygląda dość porządnie. No. Jeszcze mam sobie... jeszcze wyzwalać. Tak. A po ile wkłady są do tego? Da się złapać tak za 60 zł 20 sztuk, także całkiem... Czyli 3,5. A, to no, nieźle. No. Spoko. Respekt, fajne to. No. Okazuje się, że też nie tylko z Łodzi możemy spotkać kioski.
piękna, poprawna polszczyzna. No i wygląda, że kioski warszawskie również stoją. Znawcy graffiti mogą spróbować po tym tagu określić też, skąd pochodzi ten kiosk. To chodź, Marta, co nie ma jeszcze to zdjęcie, bo i tak musimy tam podejść, no bo to nie widzę. Oglądałem, ale wiem, że tak, tak robią. A ja nie wiem. Mi to się bardziej kojarzy z teledyskiem Kasty. A to ja nie wiem. Jeszcze jedna uwaga a propos tego, co się dzieje na cmentarzysku kiosków. Tego nie pokazywałem na wideo, ale jak wychodzi, znaczy jak już tam kręciliśmy, bardzo szybko pojawił się człowiek, który opiekuje się w jakiś sposób tą posesją i pilnuje, żeby tam nie wchodzić. No i wyjaśniał nam, że w przypadku wykrycia rozmaitych jakichś zniszczeń będziemy obciążani ich kosztami. My oczywiście niczego nie niszczyliśmy, chodziliśmy je oglądać, no ale to jest też ważna informacja, że coś takiego jest, więc podkreślam, że tam włazić po prostu nie wolno. O. Obie miejscówki są dość malownicze, ale nie do końca nadają się na planowanie jakiejś sesji. Fajnie by było mieć to wszystko w tle, na przykład na jakiejś sesji portretowej. No ale i w lokomotywy, i w kioski nie bardzo można wchodzić. Gdybyście się jednak wybierali, to przypominam o zasadzie podstawowej wszystkich eksploratorów. Zabierajcie ze sobą tylko zdjęcia, a zostawiajcie tylko ślady stóp, bo no po pierwsze nieładnie niszczyć rzeczy, a po drugie nawet jak do nikogo nie należą, to dobrze by było, żeby następni, które przyjdą w te miejsca, mogli sobie zobaczyć wszystko w nienaruszonym stanie. To bardzo ważne. Pozdro. Zapraszam do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do zobaczenia w następnych odcinkach. Cześć! Cześć, tu Rafał Rutkowski. Subskrybuj fotografa. Subskrybuj fotografa? O Jezus, dobre. No to subskrybuj fotografia, czemu nie? Subskrybujcie kanał kolegi. Tak naprawdę w ogóle nie znam tego kanału. Mam nadzieję, że to jest dobry content, tak subskrybujcie.